Starosta Radzyński wspominał wyzwolenie następujące. Bolszewicy uciekali w panice i popłochu do tego stopnia, że myjące sobie głowy piksawonem komunistki nie zdążyły spłukać mydła i tak wskakiwały na podwody. Wkraczającym wojskom polskim ludność bez różnicy polska i żydowska zgotowała owację. Dzień dobry drodzy Państwo, znajdujemy się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej. Główna biblioteka w Parku Radziwiłłowskim. To również siedziba dyrektora tej instytucji. Ze mną pan Paweł Borek. Dzień dobry panie dyrektorze. Pana Pawła spotykamy dzisiaj w bardzo konkretnym celu. Ukazała się bowiem nowa książka, której autorem jest właśnie pan dr Paweł Borek. Zanim zadam pytania dotyczące tej książki, którą państwo widzą w tym momencie na przebitkach, to może kilka słów o panu dyrektorze. Paweł Borek, doktor nauk humanistycznych, historyk wojskowości, urodzony w 1978 roku w Białej Podlaskiej, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia uzyskał w lipcu 2011 roku na podstawie dyserracji Garnizony wojskowe na południowym Podlasiu w latach 1918-1939, napisanej pod kierunkiem świętej pamięci profesora doktora habilitowanego Piotra Matusaka. Autor książek Garnizon Wojska Polskiego Białej Podlaskiej w latach 1918-1939, Biała Podlaska 2006, rok wydania. Anatomia destrukcji bezpieczeństwa państwa i narodu, źródła dziejów, do dziejów partii komunistycznej w regionie bielsko-podlaskim w latach 1918-1989, rok wydania 2016, również w Białej Podlaskiej. I kolejna książka z dziejów 34. Pułku Piechoty 1918-1939, Biała Podlaska, rok wydania 2018. Autor ponad 40 artykułów, recenzji naukowych. No, wymieniałbym pewnie tutaj jeszcze wiele, wiele czasu i minut. To, co stworzył dyrektor, to, nad czym pan dyrektor pracował. Dużo tego, panie dyrektorze. I to, co trzymam w rękach, to też opasły tom, kolejna pana książka w pana autorstwa. Jak pan w ogóle na to znajduje czas? Ta wojskowość u pana w pana twórczości dominuje. I czy to jest właśnie to, co pan po godzinach pracy, co pana po godzinach pracy kręci? Młodzieżowo się tak może zwrócę? Panie dyrektorze, w tej chwili to kręcimy dla Białej Podlaskiej, ale generalnie historia jest moim konikiem od dziecka właściwie. Zaczęło się oczywiście od kultowych filmów jak Cztery Pancerni Pies, Kapitan Klos i Żołnierzyków i to hobby później zaowocowało zainteresowaniem się po prostu historią wojskowości, wojskiem, wojną. Efektem tego był wybór studiów właśnie o kierunku historia i praca magisterska Garnizon Wojska Polskiego w Białej Podlaskiej w latach 1918-1939, która później została jako rozszerzona wydana drukiem w 2006 roku. I od tamtej pory złapałem tego bakcyla, jeżeli chodzi o historię regionu. Znaczy już podczas pisania książki o garnizonie, jako że uważam się za lokalnego patriotę, naturalnym było, że wybrałem historię 34. Pułku Piechoty, który jak się okazało w toku kwerend źródłowych i szukania materiałów no, nie był za bardzo opisywany. W latach 80. dr Jerzy Izdebski jako prekursor zaczął pisać artykuły na temat 34. Pułku Piechoty, natomiast oprócz niego do czasu, aż ja się zacząłem tym zajmować, to właściwie nikt tego tematu nie eksplorował. No niestety fakt jest taki, że na temat 34. Pułku Piechoty zachowało się bardzo mało materiałów źródłowych, no ale postarałem się wyzyskać to, co było. Dużą pomocą służyły materiały zgromadzone w bibliotece i naszej w Białej Podlaskiej, a także w Siedlcach i w Łukowie, a szczególnie prasa z okresu międzywojennego, której się zachowało dosyć dużo. Natomiast jeżeli chodzi o archiwa, no to właściwie w Centralnym Archiwum Wojskowym jest tylko jedna teczka dotycząca 34. Pułku Piechoty, więc bardzo skromnie. No ale myślę, że poradziłem sobie całkiem nieźle. Kolejnym etapem był doktorat, który dotyczył garnizonów już na całym Podlasiu, czyli poza Białą, także Siedlec i Łukowa. No i zebrany tam materiał
pozwolił na dalszą kontynuację niektórych wątków. Bielski garnizon, panie dyrektorze, to niech pan mnie w razie czego poprawi. Bielski garnizon to 34. Pułk Piechoty i 9. Dywizja Piechoty i Południowe Podlasie. No właśnie, czy to jest tak, że to pan tak i sukcesywnie opisuje wszystkie jednostki, które przed wojną funkcjonowały w Białej Podlaskiej? To znaczy, uściślimy, 9. Dywizja Piechoty to był związek taktyczny, w którego składzie był 34. Pułk Piechoty z Białej Podlaskiej, 22. Pułk Piechoty z Siedle, 35. Pułk Piechoty z Brześcia oraz 9. Pułk Artylerii Lekkiej. Ta książka, którą teraz Państwo widzicie, tak, i którą Pan trzyma w ręku, powstała z okazji stulecia wojny polsko-bolszewickiej i uznałem, że warto pokazać całość działań 9. Dywizji Piechoty, która również nie doczekała się szerszego opracowania. Oczywiście dr Jerzy Izdebski, który był prekursorem tej tematyki, napisał książkę 9. Dywizji Piechoty w latach 1839. Natomiast o samej wojnie polsko-bolszewickiej w tak szerokim zakresie dotąd nikt nie pisał, więc postanowiłem podjąć się tego tematu, ale również drugi człon tytułu, czyli i Południowe Podlasie w tej wojnie. Do tej pory ta tematyka była jeszcze mniej opisywana. Właściwie jedna książka powstała dotycząca Mazowsza i Podlasia w tej wojnie. Natomiast uznałem, że warto to połączyć, ponieważ 9. Dywizja Piechoty walczyła na innym terenie podczas tej wojny, a na naszym terenie inne jednostki Wojska Polskiego walczyły, ale także ukazywałem postawę społeczeństwa wobec najazdu bolszewickiego, wobec Armii Czerwonej, czy później współpracy z Wojskiem Polskim. A co do drugiej części pytania, tak, 9. Pułk Artylerii Lekkiej czeka na swoje opracowanie. W tej chwili w Podlasianinie publikuję odcinki dotyczące 9. Pułku Artylerii Lekkiej i nie ukrywam, że pewnie za jakiś czas podejmę się napisania książki o tym pułku, o którym wiedza jest jeszcze bardziej znikoma jako 34. Wie pan, czego panu życzę, tak jak pan słucham pana opowieści? Życzę panu tego, żeby te książki stały się kiedyś kanwą scenariusza filmu fabularnego. Dziękuję i powiem szczerze, że nawet czytając tą książkę można by taki film nakręcić. A dodam jako ciekawostkę, że pan Marek Krajewski, autor fenomenalnych, jak dla mnie, kryminałów, w serii o Edwardzie Popielskim znalazłem informację, że w roku 20, podczas wojny polsko-bolszewickiej, tenże bohater był kapitanem 9. Dywizji Piechoty. Więc taki miły wątek, który faktycznie mógłby stanowić kanwę jakiegoś filmu. Czekamy na to i trzymamy kciuki. Panie doktorze, dość opasły tom o 9. Dywizji Piechoty. Jak pan w ogóle podszedł do pracy nad tą książką? No cóż, podszedłem tak jak do pisania pracy, czy magisterskiej, czy doktorskiej, czyli najpierw znalezienie tematu badań, następnie analiza źródeł, dobór źródeł, szukanie materiałów, konspekt pracy, podzielenie jej na rozdziały, no i później już pisanie. Wspomniał pan już też o tym, ale dopytam. Być może część z informacji nie była zawarta w odpowiedzi. Jaką rolę pełniła 9. Dywizja Piechoty na Południowym Podlasiu? Kluczową, rzekłbym, ponieważ tutaj oczywiście w tamtym okresie, w okresie międzywojennym, nasze tereny były centrum Polski. Niemniej jednak jakby poziom życia no, nie różnił się od tego, jak jest teraz, czyli na zachód od Wisły ludzie żyją lepiej, na wschód trochę gorzej. Wtedy też tak było, no ale wtedy wojsko w duży sposób oddziaływało na społeczeństwo, na różne dziedziny życia, zarówno kulturalne, społeczne. Elita. Tak. I tutaj cała 9. Dywizja pełniła bardzo dużą rolę. Oczywiście w Siecach było to jeszcze bardziej odczuwalne, ponieważ tam stacjonowało dowództwo dywizji i tamten garnizon był największy, ale drugi co do wielkości był w Białej Podlaskiej.
I tutaj faktycznie, jak na ówczesną ilość mieszkańców, wojsko było widoczne w każdej dziedzinie życia i ta współpraca ze społeczeństwem wyglądała bardzo dobrze. Także tutaj tą rolę wojsko pełniło bardzo, bardzo dużo. Tak. Mało tego, rekruci tutaj z tych stron, na pewno to wojsko wtedy stanowiło dla nich po pierwsze możliwość nawet pewnie nauki pisania i czytania. Oczywiście. Były prowadzone kursy dla analfabetów i często żołnierze, którzy idąc do wojska nie umieli czytać ani pisać, wychodzili z tymi umiejętnościami i później po powrocie do swoich miejscowości, często na Polesiu, no, krzewili dalej tą kulturę. Dodatkowo mogli nabyć nowe umiejętności, jak jazda samochodem, jazda rowerem nawet, poznawanie kraju, były organizowane wycieczki nad morze do Gdyni czy do Centralnego Ośrodka Przemysłowego, także tutaj kursy zawodowe. Oczywiście, zwłaszcza rolnicze. Ciekawi mnie to osobiście również. Doktorze, przecież ten teren i ta Polska przed wojną była, wspomniałbym pan, że tak jak dzisiaj, ale była jednak inna. Wielokulturowość, wieloreligijność, ogromna ilość narodowości polskiej, narodowości żydowskiej. Czy to się również w 9. Dywizji w wojsku jakoś łączyło, odbijało, miało różnicę, czy to było jednak tą kanwą, która łączyła? Muszę stwierdzić, że raczej to była kanwa, która łączyła. Oczywiście odsetek mniejszości narodowych w Wojsku Polskim w okresie międzywojennym z racji tych faktów, które pan redaktor przytoczył, był duży. I w 9. Dywizji Piechoty z tych mniejszości narodowych największy odsetek stanowili właśnie Żydzi i Białorusini oraz Ukraińcy. Natomiast wojsko było spójną organem, tak, organizacją, komórką. Służba trwała 2 lata, więc... Był czas się zżyć. Tak, tam nawet jeżeli jakieś animozje były, to jednak przez dowództwo były rozwiązywane. Inna sprawa to komuniści, którzy chcieli rozbić od środka wojsko i wykorzystać do celów rewolucji. Również na ten temat popełniłem kilka artykułów, no ale tutaj też z racji tego zamknięcia życia wojskowego szybko te komórki były wykrywane i likwidowane, ale działały właściwie do końca okresu międzywojennego i do rozpoczęcia II wojny światowej. Tam był też duży odsetek mniejszości narodowych, no ale to już jakby inna kwestia, natomiast ogólnie wojsko było tym spoiwem, które scalało tak różne kulturowo i religijnie społeczeństwo. W odpowiedzi na kolejne pytanie pomogę panu trochę. Niech pan zamknie oczy. Znajdujemy się teraz w takim tunelu czasoprzestrzennym. Przenosimy się do roku 1918. Jest pan miłośnikiem historii teraz, ale gdyby pan mógł się przenieść tam, co by pana najbardziej zainteresowało? Gdzie by pan poszedł? Co by pan chciał zobaczyć? Z kim porozmawiać? Z kim porozmawiać? Jeżeli chodzi o Bialski Pułk, to na pewno z majorem Łuczyńskim, z generałem Antonim Listowskim, ale na pewno z pierwszym burmistrzem Białej Podlaskiej, na pewno z młodzieżą, która w nowej rzeczywistości musiała się odnaleźć, często też rozbrajała Niemców w 18 roku. Myślę, że takich osób byłoby dużo więcej. To było miasto, które na pewno chciałby pan odwiedzić wtedy, jak wyglądało, jak było to życie rzeczywiste tej społeczności. Tak, aczkolwiek czasami przechadzając się po ulicach miasta, czy jeżdżąc rowerem po ścieżkach, zauważam, że niektóre elementy się raczej niewiele zmieniły, jak na przykład no, Park Radziejowski się zmienił, ale część budynków już wtedy istniała. No, czy tak, tak, czy Plac Wolności, prawda, to są kamienice, które powstały dawno temu i w tamtym okresie też to wyglądało tak jak teraz. Zbierał pan ogromną ilość materiałów do tej książki. Coś, co panu utkwiło w głowie? Któreś miejsce, któryś dokument, któreś akta, któreś zdjęcie?
Na pewno ciekawe były materiały dotyczące Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski, dotyczące działań komitetów rewolucyjnych i organizacji czerwonej okupacyjnej władzy na Podlasiu. Na pewno ciekawymi rzeczami, z którymi wcześniej miałem styczności, były księgi dotyczące Komitetów Obrony Narodowej, składek ludności na Wojsko Polskie podczas sowieckiej inwazji, a także z takich pojedynczych dokumentów, na przykład rozkaz Rewkomu, który znalazłem w archiwum w Siedlcach, dotyczący organizowania władzy komunistycznej właśnie w Siedlcach, czy też gazetka komunistyczna z sierpnia 1920 roku. Żołnierze Armii Czerwonej cały czas byli mobilizowani, bo faktycznie sytuacja na froncie w dniach 13-16 sierpnia 1920 roku była bardzo trudna. Wydawało się, że Warszawa już jest w zasięgu ręki Armii Czerwonej. Żołnierze byli zachęcani do wzmożonego ostatniego wysiłku i mówiono im, że w Warszawie czekolada leży na ulicy. Nawet tego typu zachęty były, także mobilizacja była duża, no ale na szczęście się nie udało, no bo gdyby się udało zająć Warszawę przez Sowietów, no to kto wie, jakby wyglądała historia Europy Zachodniej, czy nie zatrzymali się by dopiero nad Atlantykiem, a takie plany mieli. Wspomniał pan o tym, że niewiele jest materiałów o 34. Pułku Piechoty 9. Dywizji. Czy to nie jest też trochę być może tak, że no w sumie wylądowaliśmy my jako 34. Pułk Piechoty w Borach Tucholskich tuż przed II wojną i tam właściwie toczyliśmy te boje, ale gdyby jakimś cudem, szczęściem, chociaż to być może źle dobrane słowa, no nie broniliśmy Westerplatte, nie broniliśmy żadnej takiej przeprawy, która zapisała się gdzieś tam w annałach historii, nie broniliśmy Warszawy. Czy to pozwoliłoby na to, żeby rzeczywiście ta 34. Pułk Piechoty, 9. Dywizja zaistniałaby nawet bardziej w dokumentach być może nawet niemieckich? Myślę, że na pewno. 9. Dywizja Piechoty w składzie Armii Pomorze w 1939 roku broniła rejonu Borów Tucholskich. Niestety była rozciągnięta na zbyt dużym obszarze, w związku z czym Niemcy, którzy 1 września zaatakowali jej pozycję, uderzyli w lukę między oddziałami, szybko się przebili i tak naprawdę w ciągu 3 dni dywizja została rozbita. Duży w tym udział miał 19. Korpus Pancerny generała Heinza Guderiana, który 14 września znalazł się pod Brześciem. Czyli tak naprawdę nawet nie miał czasu zobaczyć, z kim walczy, sprawdzić, z kim walczy. No tak, później został przetransportowany do Prus Wschodnich, stamtąd uderzył w rejonie Wizny i później znalazł się pod Brześciem, gdzie wziął udział w walkach o Brześć, no i później zajęciu Twierdzy Brzeskiej i miasta Brześć. A później mamy dowody, materiały, historyczne zdjęcia z pierwszej i jedynej defilady wojsk niemieckich i sowieckich właśnie w Brześciu nad Bugiem w dniu 22 września 1939 roku. Ogromna książka i objętościowo, i literacko, i faktograficznie. Książek zresztą dużo w pana wydaniu. Dla kogo pan te książki pisze? Do kogo są skierowane? Kto powinien po nie sięgnąć i na czyjej półce tak naprawdę powinny zaistnieć? Powiem tak, przede wszystkim robię to dla siebie. Gdybym nie miał z tego satysfakcji, to pewnie bym tego nie robił. Ale oczywiście też nie po to, żeby książki leżały w pudłach i nikt poza wąskim gronem osób o tym nie wiedział. Na pewno skierowane moje książki są zarówno do profesjonalistów, historyków, którzy się zajmują zawodowo tą tematyką, ale także do ludzi, którzy interesują się w ogóle regionem naszym. Lokalni patrioci. Tak, i chcieliby poszerzyć swoją wiedzę, nie tylko z historii wojskowości, bo tak jak powiedziałem, dużo w książce jest też informacji o postawie społeczeństwa, która była bardzo zróżnicowana. Myślę, że także dla młodzieży, chociaż no, jest to język naukowy tym razem w pełni. Natomiast coraz więcej jednak świadomość o 34. Pułku Piechoty w naszym mieście
coraz jest szersza, coraz więcej jest konkursów na temat 34 Pułku Piechoty. No, no i często, święto przecież. Tak, i często się pojawia problem, no, gdzie szukać, tak? Z okresu międzywojennego mamy dwie pozycje dosłownie, czyli zarys historii 34 Pułku Piechoty, ale on dotyczy tylko wojny polsko-sowieckiej, oraz jednodniówkę 34 Pułku Piechoty wydaną na 15-lecie pułku. Moja książka o garnizonie wzbogaciła ten materiał, później książeczka z dzieł 34 Pułku Piechoty, jest to taka właśnie książeczka w pigułce, która dotyczy historii 34 Pułku i jest pozbawiona języka naukowego, jest to taki książka popularno-naukowa, dlatego myślę, że im więcej materiałów, tym lepiej. I także w tej książce dużo, dużo ciekawych rzeczy pod kątem różnych konkursów czy olimpiad historycznych będzie młodzież mogła znaleźć. Po panu powinien pojawić się kolejny taki pasjonata, bo przecież Wojsko Białej Podlaskiej wraca, wróciło bądź jest na etapie powrotu i za 100 lat ponownie jakiś Paweł Borek będzie opisywał historię 18 Dywizji. No myślę, że na pewno, zwłaszcza, że jej historia również jest bardzo ciekawa, a dowódcą jej w okresie międzywojennym był między innymi generał Franciszek Krajowski Kraliczek, który był związany z Brześciem. Także w tamtym roku odsunięto został skwer w Terespole. Tak, tak. Więc i ta dywizja, i ta postać, mimo że był Czechem z pochodzenia, również jest związana z naszym regionem. Wspomniał pan też o tym i o to poproszę teraz rozwinięcie. Dużo w tej książce właśnie nawiązania do społeczności, do społeczeństwa, do mieszkańców miast, wsi, regionu. Jak odbierali to wojsko, jak z nim starali się współżyć, jak wyglądało wyjście wojska na miasto i do mieszkańców? Sama współpraca mieszkańców z wojskiem w okresie międzywojennym była bardzo dobra. Oczywiście nie całego społeczeństwa i nie wszędzie. Jeżeli chodzi o samą wojnę polsko-sowiecką, no to tutaj też były zróżnicowane te postawy. Jedni współpracowali z komunistami, którzy tutaj weszli. Częściowo tak jak i po wojnie, dla kariery, dla lepszego bytu, dla poprawienia swojej sytuacji materialnej. Częściowo ideologicznie, ale podejrzewam, że ten odsetek mógł być mniejszy od tego typowego karierowego. No a dużo osób było w opozycji, później podczas kontrofensywy z Nadwieprza wspomagali między innymi lokalni chłopi, Wojsko Polskie, pokazując drogi, gdzie bolszewicy się ukrywają, albo sami rozbrajając bolszewików. Nawet też kobiety brały w tym udział, z widłami potrafiły pogonić. Tak, tak. Tutaj na Podlasiu krewkie kobiety mieliśmy i mamy, więc bolszewika też potrafiły pogonić. Bolszewika goni. Tak. Doktorze, książkę zadedykowałeś swoim rodzicom. Tak, i myślę, że nie jest tym to nic nadzwyczajnego. Gdyby nie oni, nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem. Dzięki ich wierze we mnie, dopingowi, no, przez cały okres życia osiągnąłem to, co osiągnąłem, więc uważałem to za naturalny odruch, żeby poświęcić swoją zadedykować swoim rodzicom książkę, bo to dzięki nim zainteresowałem się historią, osiągnąłem, myślę, całkiem sporo. No i będę jeszcze... narzekali trochę, że syn non-stop nosem w książce? No to nie było tak non-stop. Gdybym siedział non-stop z nosem w książce, to tych książek byłoby co najmniej dwa razy tyle, jak nie więcej. Ale że staram się zachowywać równowagę. To ja w tym momencie z żalem, no, co żeśmy stracili. No. Co się odwlecze, to nie uciecze. Trzymamy za słowo. Zieleń Miejska pracuje w Parku Radziwiłłowskim, drodzy Państwo. Pozdrawiamy. Może pozdrawiamy oczywiście. Cały czas trwa upiększanie Parku Radziwiłłowskiego. Doktorze, dyrektorze, Pawle Borku, książka. Gdzie jest do dyspozycji? Gdzie można ją nabyć? W Bibliotece Miejskiej, w dziale Wiedza o Regionie. Także oczywiście internetowo. Ale też muszę powiedzieć, że udało się wstawić do księgarni Tania Książka przy ulicy Reformackiej. No niestety księgarnia Podlaska, która miała największy zasób wydań regionalnych, przestała istnieć, ale właśnie w księgarni Tania Książka również kilka książek o tematyce regionalnej, bo historycznej jest bardzo dużo, możemy znaleźć i postarałem się o to, żeby moja książka również tam się znalazła.
Wrócę jeszcze na moment do 18 dywizji, do 34 Pułku Piechoty i 9 dywizji. Czy to też nie było tak w tamtym czasie, że powrót wojska, w ogóle zjawienie się wojska w jakiejś miejscowości, w Białej Podlaskiej, Łukowie, Siedlcach, wiązało się też z tym, że na dany teren, region, miasto docierała cywilizacja, telefony, telegrafy, prąd, pojawiały się samochody, motocykle? Tak, oczywiście. Garnizony, tak jak mówiliśmy, były dużymi centrami życia ogólnospołecznego, więc różne nowinki techniczne często zaczynały się od wojska. Oczywiście elektryfikacja w naszym regionie przebiegała także poza wojskiem, ale garnizon szybko też został zelektryfikowany. Podłączono prąd, bieżącą wodę. W wojsku dopiero w latach 30., ale jednak pojawiły się pierwsze radia i też mieszkańcy mogli z tego korzystać. Żołnierze, często ci, którzy nie wiedzieli, jak obsługiwać, psuli te odbiorniki. Ale tak, poza tym teatry wojskowe, kina. A nie było przy okazji jakiejś może walki z fobiami, że przecież radio to jest wynalazek szatański? No, o tym nigdzie nie znalazłem. Być może gdzieś tam ktoś miał takie obawy. Ale tak, garnizon miał swoje kina, gdzie też za drobną opłatą mieszkańcy miast garnizonowych mogli korzystać i często był to repertuar konkurencyjny do kin prywatnych, także tutaj też orkiestra przecież jeszcze też. Były orkiestry wojskowe oczywiście, które defilady. Oprócz defilad na zabawach, jak w Białej Podlaskiej, w Parku Miejskim, czyli w Parku Radziwiłłowskim, były organizowane potańcówki z okazji świąt wojskowych i przygrywała orkiestra 34 Pułku Piechoty, ale nie grała wtedy wojskowych pieśni, tylko popularny wówczas, zaczynający swoją popularność, jazz. I można było sobie potańczyć do jazzu. Na koniec zapytam jeszcze, zachęcając mieszkańców miasta, regionu, Polaków, lokalnych patriotów. Doktorze, prosiłbym wziąć książkę do ręki, otworzyć na tej stronie, która sprawia największą przyjemność, bądź jest najbardziej ciekawa, bądź sama w sobie jest majstersztykiem, jeśli chodzi o znalezienie materiału, zdjęcia, tekstu, bądź zachęci do poznania całej książki. No nie jest to, proszę Państwa, łatwe zadanie i właściwie... Zdjęcie, to może od zdjęcia, chyba że od jakiegoś tytułu. Zaraz coś znajdziemy. A bardzo proszę, mamy czas. Jeżeli chodzi o zdjęcia... Dobrze, jeżeli chodzi o zdjęcia, na pewno... Na pewno tutaj zdjęcie żołnierzy 34 Pułku Piechoty na dworcu kolejowym w Unińcu 10 lipca. Toczyły się ciężkie walki o to miasto 4 razy. 9 Dywizja Piechoty. Znaczy 4 razy atakowała, dopiero za 4 razem udało się miasto zdobyć. Czy te zdjęcia też nie jest tak, że gdy Pan dociera tych zdjęć, patruje się w nie Pan, spogląda w nie, rozpoznaje każdy szczegół i coś jednak się uda w nich znaleźć dodatkowego? Tak, to prawda. Często są jakieś szczegóły. Z lupą przeglądane? No też. Tutaj no nie wiem, czy mógłbym taki szczegół wskazać. No dobrze, tutaj. Kolejne zdjęcie na dole, ono pochodzi z archiwum prywatnego Aleksandra Franca z Niemiec, który się kiedyś ze mną skontaktował, ponieważ jego pradziadek, tutaj z samego brzegu, sierżant Pinkowski, który walczył w 34 Pułku Piechoty, był odznaczony przez marszałka Piłsudskiego. A to jest przedstawiciele misji Henry'ego Morgenthala w towarzystwie oficerów 34 Pułku Piechoty w Pińsku w 19 roku, także unikatowe zdjęcie. Takich unikatowych zdjęć i tekstów tutaj i informacji na pewno są setki.
Doktorze, my dziękujemy za tą rozmowę. Być może będzie szansa na kolejną. Trzymamy kciuki oczywiście za kolejne projekty, które na pewno gdzieś tam w głowie się w momencie krystalizują. Gratulujemy, bo też obserwujemy Pana rozwój właśnie wydawniczy i jest rzeczywiście o czym mówić, co nagrywać i z kim rozmawiać. Zachęcamy Państwa do tego, żebyście popytali o tą książkę, zaczęli ją szukać i na pewno ją znajdziecie. Zresztą biblioteka jest otwarta non-stop. Zapraszamy tutaj, są naprawdę fajni ludzie, fajne tematy, fajne książki. Przy okazji może apel, doktorze. Zawsze jest tak, że część tych materiałów nadal jest nieodkryta. Jest gdzieś na strychach, gdzieś w annałach, w kronikach rodzinnych. Warto by się zgłosić do kogoś, do miejskiej biblioteki, która jest taką instytucją, która takie tego typu rzeczy zbiera. Tak, muszę powiedzieć, że osobiście uważam, że najciekawsze materiały źródłowe znajdą się w zbiorach prywatnych, rodzinnych. Oczywiście ja nie mam do nich dostępu, chyba że ktoś się ze mną skontaktuje i muszę powiedzieć, że w ciągu ostatnich 2 miesięcy panie ze mną nawiązały kontakt. Jedna pani z Łodzi, która znalazła informację, że jej pradziadek służył w 34. Pułku Piechoty w latach 1921-23. No i odnalazła mnie, przysłała kilka zdjęć, ale też kilka informacji ode mnie uzyskała i stosunkowo niedawno, bodajże w poniedziałek, zadzwoniła do mnie pani, której ojcem chrzestnym był generał Ludwik Bittner, ponieważ przeczytała, że u nas w Białej Podlaskiej celebrowane jest święto 34. Pułku Piechoty, że ten pułk, że jest tablica, że jest pomnik i chcę tu przyjechać jeszcze w tym miesiącu, żeby te ślady pułku zobaczyć. Zaoferowałem się, że ją oprowadzę. Na pewno przywiezie ze sobą coś ciekawego. Tak, ma ciekawe rzeczy. Mamy też już parę pomysłów po wstępnej rozmowie, także myślę, że będzie w przyszłości ciekawie pod tym względem, ale też apeluję do Państwa, którzy mają jakieś materiały, jeżeli mogą i chcą udostępnić, no to bardzo proszę, bo nie ukrywam też, że myślę już o kolejnej książce, którą prawdopodobnie będzie monografia 34. Pułku Piechoty w latach 1918-1939. Lokalny patriota, historyk, pisarz, gawędziarz, dyrektor miejskiej Biblioteki Publicznej Białej Podlaskiej, dr Paweł Borek. Bardzo dziękuję za to. Dziękuję również. Dziękuję. Dziękujemy.